Czy marzyliście, żeby w GTA poczuć się troszeczkę jak Batman? Ten samochód wam to umożliwi! Co prawda nie jest to Batmobil z nowych filmów o Batmanie. W sumie ze starych też nie, bo to jest trochę taka wersja z GTA. No ale każdy wie, o co chodzi, to jest najważniejsze. Teraz zobaczcie sobie. Niby nic, nie? Jeździmy sobie cyk. Mamy ładne światełka z tyłu, ale właśnie, czy to na pewno są światełka? Bo patrzcie, wylatuje z nich dym. Teoretycznie są to wydechy, ale są to takie same wydechy, które mamy w opresorze, które dają mega, mega kopa na tego motocykla. Ten pojazd jest już w tym momencie, ma maksa ulepszone. Wszystko zrobiłem w nim na maksa, tak? Można go stunigować w mobilnym centrum operacyjnym albo... Avengerze albo w tym w tej takiej ciężarówce, tak? Bo nie ma możliwości zainstalowania tutaj innego uzbrojenia poza karabinem. Tak? Ale mamy tutaj dwie bardzo fajne rzeczy, które obok takiego pojazdu jak Voltik rakietowy albo opresor właśnie sprawia, że ten samochód jest jednym z najfajniejszych samochodów do zabawy w GTA. Dlaczego? No właśnie dlatego, że pierwsze co, to możemy sobie hopać. Nie wiem, czemu nie ma w singlu dźwięku do tego, ale nie ma. Tak? Możemy sobie tak hopać i dosyć wysoko, zupełnie jak w Ruiner 2000. I dodatkowo mamy bardzo mocny dopalacz z tyłu. I teraz spróbujemy zrobić jedną rzecz. Bo zobaczcie, pokażę wam, jak to działa. Skaczemy w powietrzu, możemy sobie łup i do góry, nie? I teraz... Wiecie, jak to było w filmach o Batmanie? Tam mogliśmy sobie jeździć na przykład w tunelu i jeździć do góry kołami w tym wypadku, skoro jest to samochód. No do góry nogami, tak? Po prostu w tunelu. Mieliśmy tam super, wiecie, przyczepność, jakieś tam skrzydła, nie skrzydła. Tutaj chyba żadnych skrzydeł nie ma, bo próbowałem tam różnych przycisków. Tutaj H, G, tak? Nie działa to. I no, jest tutaj co prawda tunel, ale też ten tunel nie jest taki, że można było sobie tutaj bez problemu przejechać. Raczej nie przyczepimy się, tak, no szkoda trochę, nie? Fajnie jakby można było coś takiego zrobić, jest kilka tunelów w GTA, które moglibyśmy tak wykorzystać. Fajnie jakby był właśnie taki pojazd, który by się kleił do każdej powierzchni i by się super trzymał przy wyższych prędkościach. Nie wiem, czy ten ma taką opcję, ale chyba nie. Zresztą, zaraz to sprawdzimy, bo będziemy próbowali dostać się na jakiś budynek pionowy, na jakiś wieżowiec, po prostu używając tego skoku i dopalacza, tak? Ten dopalacz nam się co chwilę odnawia i teraz musimy tak, najechać jakoś dosyć szybko na jakiś budynek, w momencie, kiedy dotkniemy kołami ściany, albo chwilę przed, powinniśmy wyskoczyć, znaczy wiecie no, odpalić dopalacz, żeby wjechać na górę. Tutaj mamy chyba taką w miarę fajną prostą i taki budyneczek. Spróbujmy tutaj, no. Spróbujmy z tym. On nie jest taki super prosty. Uwaga, uwaga. Muszę zaraz wyczuć, jak tutaj dobrze skoczyć. O, shit! To przerosło moje oczekiwania. No i tak, w powietrzu. O kurde, ty. Patrz, jak wysoko. I w powietrzu możemy tylko troszeczkę się obracać, nie? Aj! Nie mamy żadnych skrzydeł, nie możemy w żaden sposób latać. Przynajmniej, może ja nie wiem, jak to włączyć, ale no... Nie działa to, tak? Wylecieliśmy naprawdę bardzo wysoko. Jestem trochę w szoku, że aż tak wysoko. Wysokość Maze Bank to nie była. Ale możemy spróbować, no. Uwaga. Aj, kurczę. Właśnie, i teraz zadanie. Dostać się tym samochodem na Maze Bank powinno być mimo wszystko trochę łatwiej niż Voltikiem rakietowym. No bo w przypadku Voltika rakietowego nie mieliśmy tego wyskoku fajnego, prawda? A tutaj jest. I zobaczcie, teraz dopalacz chyba odnawia nam się w momencie, kiedy jesteśmy przy ziemi, kiedy jesteśmy nisko... Kiedy po prostu dotykamy kołami ziemi, prawdopodobnie. Jak to lata? Ej, chyba... to ten samochód chyba nie potrzebuje żadnych skrzydeł, tak myślę. Jezu, co to... Czego tym GTA jeszcze nie wymyślą? Z tego się robi już takie Saints Row, nie? Nie wiem dokładnie, jakie zastosowanie wymyśleć sobie później dla tego samochodu. Na FIB myślę, że spokojnie damy radę wskoczyć.
No i prawie, kurczę, naładował mi się ten boost? Nie. On się chyba tylko ładuje, jak dotykamy ziemi, jak jesteśmy na ziemi. Szkoda! Ale no, ma to chyba ograniczoną wysokość. Może jakbyśmy pięterko wyżej sobie wjechali. Tutaj byśmy wylądowali spokojnie. Ale jak wysoko w ogóle. Co? O nie, o nie, o nie, o nie. Nie, nie, nie na dach, nie na dach, nie na dach. Woo! Przeżyłem. Kurczę, mało brakowało. No i oczywiście w ruchu drogowym możemy sobie... Ops! Przeskakiwać ponad samochodami. Także korki nas nie interesują. Ale zauważyłem też, że ten boost, ten skok taki musi się co chwilę naładować, nie? Ale wiecie jak to jest w GTA. W powietrzu możemy sterować pojazdami i w zależności od tego, jak my się tutaj ustawimy tym samochodem. Tak? I w powietrzu jeszcze śmigłowiec jakiś strącić. Właśnie nie wiem, czy będzie można jakieś tu rakiety instalować. Z tego co widziałem, to w tym modzie nie pojawiło się nic, żebyśmy mogli instalować jakieś rakiety, bo jeśli to będzie mieć rakiety jakiekolwiek... Nieźle. Z tego co patrzyłem na singlu, to wytrzymuje tylko jedną rakietę, ale może będzie można w multiku jakieś tam dodatkowe pancerze zainstalować czy coś takiego, tak? Tutaj jest dostęp tylko do tego... Up. Widzicie, to jest też fajne, że samochód ma dopalacze, oczywiście one są mocne, ale ponieważ ten samochód jest ciężki, no to w GTA jest tak, że nie wznosi się tak szybko jak opresor w ogóle. To jest spoko, nie? Bo rzeczywiście czuć, że ten... Że to ma jakąś tam wagę, nie tak jak opresor, że uff, od razu w powietrzu jesteś i lecisz gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. To jest spoko, że jakoś tutaj to zrobili tak w miarę sensownie, mimo że mamy o jeden więcej dopalacz niż w opresorze. Uwaga! Oj, trochę tutaj zwolniłem przy uderzeniu. Ale myślę, że na FIB, zobaczcie, nie? Tak na styk. Tylko problem jest taki, że się odbijam od tej ściany, prawda? W pewnym momencie. Jak prawie zaparkowałem, super. O, coś takiego. Patrz! Ja akurat! To jest wysokość do FIB, żeby wbić. To jest samochód FIB. Tajny samochód FIB. Ach, znowu się do ściany przytulił. Myślę, że jak się nie przytuli do tej ściany... Nie mogę z tego, zajebiste. Tylko trzeba by było właśnie tak spróbować jakby... O się, gdzie ja spadłem? Gdzieś spadłeś? Nie ma problemu, jesteś w Batmobilu, patrz na to. Uwaga, uwaga. Łup! Zajebiste. Ja nie mogę. Jaki ten samochód jest przegięty, ale fajny do zabawy, podoba mi się. Podoba mi się taki, kurczę, stuprocentowo stanterski wóz, którym nie musisz się przejmować korkami w ogóle. Tak jakbyś miał Insurgenta, tylko że takiego bardziej latającego. Oh shit. No dobra, został nam ostatni teścik do sprawdzenia w tym aucie. Będzie on polegał na osiągnięciu maksymalnej prędkości bez dopalacza, a potem no maksymalnej prędkości z dopalaczem. 111, 120 na wybojach nas podtegowało. Także on jakiś super szybki nie wydaje się, żeby był. Super, jest w klasie super samochody. 130 mil było. 120 to jest chyba jego taka prędkość docelowa. A teraz zobaczmy z dopalaczem. 145 z dopalaczem to nie jest jakoś super dużo, nie? I on też odnowił się już, cyk. Zobaczymy jak szybko się odnawia. Cyk, 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 cyk. Chyba tak jak w opresorze, tak to wygląda, nie? I tyle. No i oczywiście możemy sobie skakać. A właśnie, spróbujmy jeszcze jednej rzeczy. Tu jest ciężarówka, na której myślę, że uda się fajnie wylądować, jeśli się uda. Uwaga, uwaga, uwaga. O kurde, ten skok trzeba trochę wyczuć. Spróbujmy. Tutaj jest zakręt, więc będzie trochę ciężej. O, 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 o! Pyk! Udało się i fantastycznie. I tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Piszcie co myślicie o tym samochodzie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.